Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z serii KOD Kanguro 2. Za prośbą widza, jak chcecie oczywiście, żebym dalej to nagrywał, to dajcie znać w komentarzu. Też sprawdziłem przed odcinkiem i teraz pewnie krótka fabuła będzie. Od tego Bobra, chyba to jest Bobr. Witaj, KO. Mamy dla Ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy Cię rzucać szyszkami. Okej. No i też dalej pamiętam, bo teraz będę podchodzić do tego i odmierzać siłę do tego rzutu szyszek. Tak, nietypowa kamera jest w tej grze. Trzeba strzałkami kontrolować. Tutaj przez płot, oczywiście przez przeszkod. O, jest. Podnieś szyszkę i rzuć ją naciskając przycisk rzutu. Dobra. To chyba się podnosiło żadnym przyciskiem, bo po prostu podszedłem. No i dobra, przytrzymuję E. Bardzo dobrze. Wow, zdobyłem umiejętność rzucania szyszkami. Niesamowite. Dobra. Szybki tutaj parkour robię. No i okej, zebrałem ten dzwon i teraz muszę przelecieć tutaj. Wcześniej były monety dostępne, ale jeszcze wcześniej zebrałem. Bo ja to wczytywałem save'a wcześniej. Bo nie wiedziałem, czy w ogóle w tę grę umiem grać. Znalazłem i to jest te pszczoły. Dajem to, że można chwilę. Musiałem pomyśleć, do czego są, ale to są klucze tak naprawdę w tej grze. Dobra, lecę dalej. Musisz się przedostać na drugi brzeg. Pamiętasz, jak nauczyłeś się rzucać szyszką? Użyj tej umiejętności teraz. Okej. Tutaj jakiś dzwon był. Tu jest ta szyszka. Chwila. Shift się atakowało. Co ja tu mam w ogóle rzucić? Może tu? A, dobra, już chyba wiem. Tu chyba będę musiał walczyć z tym. O nie. Ale mało HP biorą w sumie. Dobra, tu była moneta. Tu jest zablokowane na razie. Naciśnij zielony przycisk, wciskając przycisk akcji, a potem przycisk toczenia. Tę umiejętność możesz również wykorzystać do ataku. Zapamiętaj, że niektórych wrogów będziesz mógł pokonać tylko w ten sposób. Pewnie bossów zgaduję, ale... Dobra, zbieram monety. O, i tutaj pewnie będę musiał przeskoczyć. Tego chyba nie mogę atakować. O, to jest jakiś przeciwnik chyba. No i już pokonany. O, tutaj pewnie HP jakieś dostanę. Niewiele straciłem, ale przyda się. Naciśnij dwa razy przycisk akcji. Wykonasz podwójny skok, po którym chwycisz się sieci. Teraz wiesz, jak skakać dalej i wyżej. No to już wcześniej widziałem, to po prostu dwa razy spacy trzeba było nacisnąć. Okej.
Dobra, cisnę dalej. Łooo! Za ucho potrafi? Tutaj małego fejla zrobiłem, bo nie wiedziałem, że od razu jak mi strącą, to wpadnę do wody. No i ta kamera trochę mi przeszkodziła. No dobra. Zróbmy to tak. Ło, niebezpiecznie strasznie. Okej, ale i tak zdążyłem. Tym razem. No, o Jezu, to jakaś pszczoła była. No chodź tutaj. Jest. Dobra, zbieram ten dzwon. Tutaj jest jeszcze jakiś kryształ. Nie wiem, dlaczego są te kryształy. Może to do pieniędzy jest. Po prostu sumuję kwotę. Tutaj kolejne wazony. Wow, skąd to poleciało? O cholera. A co jest? O nie, no jak nic, jeszcze mnie nie dotknął teraz nawet. O cholera. Dobra, stąd uciekam. Dobra, kolejny pokonany. Jeszcze ten został. Zgaduję, że jak ta szyszka, ta pancerna szyszka, jak nie toczy się, to no co jest? No, klikam shift, kurde. Dobra, lecę dalej. Myślę, że tak odcinek do końca tej mapy zrobię. Tam jakiś kolejny tukan? Czy co to jest? Nie wiem. Jeszcze więcej monet. Jest podobno achievement, jak się 500 monet równo zbiera. Może pomiędzy odcinkami to jeszcze w save spróbuję wczytać i to jeszcze lepiej zrobić tę mapę. A tutaj jeszcze przejście jedno. O, i proszę bardzo. Kolejne gwiazdki i kryształy. Dobra, jeszcze żyję. I lecę dalej. Tutaj... coś tutaj na pewno. O, jest. Widzieli tego... tylko bobra, no powiedzmy. Wiesz, to dziwnie wygląda trochę. Wow, wreszcie ogarnęłem, że to trzeba było go strącić po prostu. Ale chwila, teraz... właśnie, co teraz? Znalazłem jakąś lokalizację, którą wcześniej ominęłem. Dziękuję ci, Gao. No i teraz się udało. Nie wiem, czemu była taka animacja, że... zostało tam w środku. No ale okej. Okay. O, to jakiś homper jest? Co on tu robi? Boję się trochę podchodzić. Ale dobra. Chyba zwykłym shiftem go nie wykończę, tak myślę. Ale dobra, biegnę. Wow, jakiś rzeźby jest. Czy jeść, czy... ślimak. Lol. Tutaj kolejny parkour się czai. Nie mogę obracać kamery. Teraz mogę. Ło, ledwo doskoczyłem.
Udało się, dobrze. To było planowane, oczywiście. Ten ostatni skok szczególnie. Oj, znowu ten... O nie. Znowu te bomby. I tym razem nie trafisz mnie. No co jest? Dobij go. No co jest? Dobra. Pokonany. Jestem ciekaw, czy te rośliny było możliwość pokonania w inny sposób. Bardzo możliwe. Dobra, lecę dalej. Kolejna cutscena. Kao, miło cię widzieć. Siema. Dobra. To lecę dalej. Tu są jakieś... Co to za zwierzę? Aha. Musisz zagonić wszystkie małe borsuki do norek. A borsuki teraz będę szukać. Jakieś grzyby są? A tam są gwiazdki i ten kryształ. Ale borsuk. Co on tu robi w ogóle? Dobra, jednak to ogarnąłem. Po prostu trzeba było wejść na tamtą... Nie, czy to była matka tych borsuków, czy co? Chyba tak i... Ej, ale wszystkie już są w norze. Dobra, teraz pewnie tu muszę krótki parkour kolejny rozwiązać. Cyk. Oj, coś nie skalkulowałem zbytnio. Nie popisałem się tym razem skillem, ale teraz już powinno wyjść. Nie, wielki niedźwiedź, o cholera. Trzeba spierdzielać. O, już poziom się skończył. No dobra, to jednak planowałem zrobić cięcie, żeby na dwa odcinki podzielić, ale nie tam. To i tak jeden tylko poziom był i parę minut więcej, więc nie będę w niepewności was zbytnio trzymał. Następny odcinek chyba za tydzień, ale kto wie. No ale dobra, zobaczycie co będzie się działo na kanale. To by byłoby na tyle, do usłyszenia i cześć.